Блеснет за утром луч денницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И так далее, и так далее. Otóż moim marzeniem było, żeby tutaj był to taki punkt szczęścia dla wszystkich mieszkańców Bytomia, ale zresztą nie tylko, bo dla innych mieszkańców ościennych gmin również. A że lubię sobie usiąść na 5 minut dziennie, głową i twarzą do słońca, poprosiłem, że zamiast honorariów za koncert, żeby mi podarowano ławkę i niech nazwą tę ławkę szczęścia mojego imienia i nazwiska. I rzeczywiście dostałem tę ławkę szczęścia za koncert, który wykonałem dla miasta Bytom. I bardzo się ta ławka tutaj przyjęła. I kto usiądzie na tej ławce, na pewno będzie obdarzony wielkim szczęściem. Ale szczęście to naprawdę opiera się na rodzinie. Jeżeli ma się w kimś wsparcie, jeden drugiego wspiera, a nie dołuje. Naprawdę. To ty czy ja? My. Szczęście to my. Szczęście to jest być kochanym i kochać. To jest szczęście. A potem jest zdrowie. A potem jest... Już nie wiem, co jest. Ja jestem szczęśliwa w każdym razie. Dla mnie jest szczęściem wszystko, co widzę, co czuję, z czego się cieszę. To jest szczęście. Która daje szczęście. Mogę ją pokazać. No, oczywiście. To są takie... W sumie to są takie tabletki, które kosztują 4 zł z receptą. Jak się jest nieszczęśliwym, to się je bierze i to daje szczęście. Szczęście. Szczęście, szczęście. Tak, szczęście są zakupy za szczęściem. Łagorzą nas. Tak, a nieszczęściem jest brak pieniędzy na zakupy, to tak przy okazji. Ale pieniądze szczęście nie dają. Tak. Zakupy. Tak.
taka Marilyn Monroe. Zdecydowanie. Przeżyłem wypadek samochodowy, bo były bardzo małe szanse, że go przeżyję. I myślę, że akurat wtedy to był dla mnie najszczęśliwszy dzień życia. Było dużo, ja nie wiem, czy jakiś to sprawdzał. Jak się moja córka Barbara urodziła. La la la, Sara, to najpiękniejszy kotek świata. Sara, najcudowniejszy w życiu skarb to dzień Sara, miłość cichym, co w słońcu wzlata, to baść skrzydlata, to szczęście i zakręty czar.